Dwa lata temu myślałeś, że coś jest niemożliwe, teraz to jest oczywiste. Mhm. Teraz też na pewno ja i ty mamy jakieś ograniczenia, a za dwa lata się spotkamy i będzie okej, okay, to się robi od ręki, takie rzeczy, nie? No to prawda, no, jak się spotkaliśmy dwa lata temu, to byłem menadżerem restauracji, pamiętasz? No. Stawiłem ci jedzenie. Dobre jedzenie, no stawiał na koszt mojego szefa. Dobre jedzenie bardzo, szkoda, żeś tam nie ja wiem, że dobre. Nie do końca było dobre, bo no. Ludzie narzekali bardzo. Napisałem artykuł Niechęć do zmiany, wiadomo, można się domyślić, o czym jest ten film, ale podałem tam przykład tego, że jak byłem menadżerem restauracji, to sygnalizowałem szefowi, co jest źle, tak? Że tak. W daniu na przykład jest podawane udko z kurczaka zamiast piersi. Udko było podawane dlatego, że było tańsze o złotówkę na kilogramie, czyli kosztowało, jak dobrze pamiętam, 9 zł za kilo, a nie 10. I przez to duża część klientów no, nie smakowało im udko, bo wiesz, udko jest takie czerwone, takie wiadomo, kobiety wolą pierś kurczaka, no bo jest wiadomo, no wiesz, jasne, o co chodzi, jasne, bo jest taka jasne, fajna, nie wiadomo, czy to w ogóle mięso, no tak, że to tak, żyło, a udko jest takie czerwone i fuj, no nie, takie tłuste. Ale przez to ludzie nie chcieli jeść w restauracji, a niechęć do zmiany szefa, na zmianę tego i jego konieczność posiadania racji. Tak. Wiesz? O właśnie, bardzo i ważne. To było świetnie opisane w książce, o tutaj jednak ta książka, Unscripted, MJ DiMarco, autor Fasting. Zapisuję sobie już do przeczytania. Tak, i on powiedział, że ludzie muszą mieć rację i ta chęć utrzymania racji powodowała, że na przykład w tej sytuacji nie mogłem nic zmienić w restauracji. No i ludzie zwracali potrawy, nie wracali. I to był jeden z powodów upadków tej firmy, dużej firmy, która kosztowała tam no, dużo pieniędzy. Właśnie chęć posiadania racji, niechęć do zmian, różnych metod. No i firma upadła. I to jest... Ciekawe dlaczego, nie? No, znaczy to jest taki przykład, że się nie chciała firma po prostu rozwijać, tak? Że jak się ludzie nie rozwijamy, to świat idzie do przodu sam sobie. Tak. I wtedy koniec po sprawie i się okazuje, że jesteśmy w tyle, tak? Jak to ktoś tam powiedział, przed odpływ i się okazało, to jest bez kąpielówek, nie? Tak. No. Niektórzy plażowicze, no właśnie. Tak, niektórzy plażowicze. Nie mają się za bardzo czym pochwalić. No, ale wtedy się spotkaliśmy i ja pamiętam, że miałem plan na bloga, dopiero zaczynałem gdzieś tam. Początki pytałem Kornela o to, jak w ogóle założyć sklep, tak? Radziłem się, jakie wtyczki i tak dalej. I no ale ta zmiana, ta praca, dzisiaj to nawet nie pamiętam. Bardzo zdeterminowany. To jest naprawdę... Ty masz w sobie coś tak wspaniałego, co niestety nie jest spotykane często. Tytanowa etyka pracy. Tomek to jest taki człowiek, kiedy on powie, że zrobi w tydzień rzecz, która normalnie zabiera miesiąc, i on to robi. Ja to robię we wtorek. To jest dla niego tak. Wtedy od poniedziałku dwa dni się stresuje, co mam robić dalej. Tak, bo nie masz planu. No. Tak. Ja też jestem uważany często za takiego, który za dużo pracuje i tak dalej, ale zadajmy sobie pytanie, co my chcemy osiągnąć? Jakby znowu wracamy do korzeni i odnośnie tej racji, odnośnie tego, żeby się zgadzać z ludźmi, też się odniosę i myślę, że to będzie też bardzo wartościowe dla widzów, bo ja za każdym razem, jak gdzieś się z kimś pokłócę albo mam jakiś konflikt, nieważne, czy to jest dyskusja gdzieś na żywo, czy w internecie, zastanawiam się, czy ja się kłócę dlatego, że faktycznie mogę komuś pomóc, czy chcę mieć rację. No często może chcesz mieć rację. No właśnie. I bardzo często jest tak, że aha, chcę mieć rację, wypinam się z tej dyskusji. Ta dyskusja nie ma sensu. Tracę mój czas, tracę czas drugiej osoby i nie pomagamy sobie. My tylko, to jest walka ego, prawda? I tak samo jak zauważyłem, że kiedyś chciałem z dobrego serca pomóc kilku osobom rozwinąć biznes, ale one nie były w stanie zaakceptować tego, że ja byłem w biznesie lepszy od nich. Ja chciałem z dobrego serca, wiesz co, ja mogę ci pomóc, bo ja to przechodziłem. Ja nie jestem ekspertem od biznesowym, ja jestem ekspertem od relacji damsko-męskich, ale z pewnością mogę ci powiedzieć coś, czego nie wiesz. W ciemno. Nie. Tak. Nie. Za duże ego, chcieli mieć rację, ty się nie znasz. No okej. Okay. Jeżeli nie chcesz, nie ma problemu. Tak, tym bardziej, że to była pomoc darmowa. I myślę, że sporo osób właśnie traci na tym, że jak ktoś mówi, jakie błędy popełniasz, to my za często robimy, nie, ja nie popełniam błędów, zamiast wziąć kartkę, wziąć długopis, mów, ja zapisuję sobie, ja czasem tak jak od klientów odbieram telefon, aha, i co byś jeszcze zmienił? Okej, okay. A wideo to co byś, okej, okay. A produkt fajny? Fajny, nie? Dobra, to zmienię, nie?
Tak, tak. I za rzadko to robimy w ogóle. Warto kwestionować nawet swoje tak postrzeganie, tak, tak. Bo często robimy, może być to biznes, prowadzenie blogu, ale może być to życie codzienne, dieta to może być, tak? Nie kwestionujemy tego, co robimy. Tak. Wydaje nam się, że jest to super, że jest to idealne. No, gdybym tak pomyślał 2 lata temu, czy wcześniej, no to bym nic nie zmienił. A ja cały czas właśnie staram się teraz kwestionować to, co ja robię, poprawiać, wymuszam te zmiany na sobie. Tak. Kolejny fajny przykład, który miałem ostatnio, aktualizowałem wtyczkę do mojego sklepu z kursami, tak, wtyczka WP Idea się nazywa, nawet tu jest chyba opisana na filmie, który nagrywałem ostatnio w WordPressie, się złożyło. No. I aktualizowałem wtyczkę, padł mi cały sklep. No i musiałem przywracać kopię zapasową z dnia poprzedniego, i dane klientów się skasowały, no ale pamiętam, jak potem bałem się zrobić to ponownie, iść do przodu, tą wtyczkę zaktualizować, ale musiałem przemóc strach do ulepszenia swojego sklepu, swojej strony, też tam były kwestie tematu do WordPressa, jak ktoś się interesuje, też są ciekawe kwestie. I jest taki strach przed robieniem czegoś nowego. Też fajnie to opisał, właśnie znowu wrócę do MJ DiMarco, że jak Facebook coś zmienia na swojej stronie, to się pojawiają protesty w Central Parku w Nowym Jorku. To jest mega śmieszne, ale wystarczy zmienić komuś interfejs na stronie, czy gdzieś tam w miejscu pracy, może stanowisko, jest panika. A tylko ta zmiana pozwala nam iść do przodu i nie stać w miejscu, tak? Jedyną niezbędną rzeczą w życiu jest zmiana i to brzmi banalnie, ludzie, jak ja to bardzo lubię ten cytat, ludzie mi często zarzucają, że o, banały tam mądrości, jak to Mickiego, co ty w ogóle gadasz, ale w moim życiu to jest jedna z najważniejszych wartości, które wyznaję od długiego czasu regularnie i zachęcam do tego wszystkich moich przyjaciół, żeby nauczyć się czuć komfortowo z dyskomfortem. Jest trudne. To jest bardzo trudne. To nie jest tak, że ty dzisiaj sobie postanowisz i jest super. Czyli każdy z nas ma swoje ograniczenia, tak? Jedni uważają, że trening w tygodniu 2 razy to jest dużo, inni, że 3 jeszcze, inni, że 5 jeszcze, inni trenują 2 razy dziennie. I teraz ja czytam biografię Anny Jędrzejczyk, o której ci wcześniej wspominałem. Jak mi się wydawało w tamtym roku, jak trenowałem 5 razy w tygodniu po 1,5 godziny, że to dużo, że o, jaki to ja nie jestem, nie? Jasia Jędrzejczyk bardzo często 2-3 treningi dziennie, zwłaszcza przed walkami, przy czym przed walkami, to nie jest tydzień przed walką, to jest 3-4 miesiące przed walką, codziennie. Nie ma, że niedziela, nie ma, że pada, nie ma, codziennie. Przecież jakby ktoś na to logicznie spojrzał, to kiedy ona ma czas na regenerację? No, albo masz czas na regenerację, albo jesteś mistrzynią świata wagi piórkowej w UFC, tak? Teraz nie jest, bo nie wygrała walki o pas ostatnio. Jak ktoś się tam interesuje, to polecam. Natomiast albo masz wymówki, albo masz efekty, tak? Albo masz wyniki. No i tak, bardzo się nie chce działać. I ja pamiętam, jak miałem takie swoje nawyki, jak jeszcze byłem menadżerem, że miałem w poniedziałek zamówić mleko i sobie tak ten tydzień ustawiałem, potem we wtorek to, odebrać dostawy i takie było to bezpieczne, wygodne. Ale musiałem się wybijać z tego rytmu, tworzyć coś swojego, koniecznie. Wystawiać na pośmiewisko wręcz czasami, tak? O, bardzo często. Ze strony współpracowników, jak się robi bloga, to tak jest. Ale to mnie nauczyło tego, że trzeba cały czas wychodzić poza, nawet nie chcę mieć strefę komfortu, bo takie trochę oklepane to jest, ale poza swoje nawyki, tak? Tak, i tak. Kwestionować to, że to, co ty robisz, jest niekoniecznie dobre. Jasne. Nawet jak ci dobrze idzie, oczywiście, to tym bardziej właśnie, jest trudne. Właśnie, tym bardziej na ważną kwestię zwróciłeś uwagę, bo wydaje mi się, że nie jest trudne kwestionować, jak robimy coś źle, czyli okej, palę papierosy, zarabiam mało, jakie tam są jeszcze rzeczy, nie uprawiam sportu, no to nie jest trudno zakwestionować, że może by coś zmienić, ale co w sytuacji, kiedy ty chcesz z wysokiego poziomu wejść na jeszcze wyższy, nie? I ja też mam mnóstwo sytuacji takich w życiu, gdzie przez to, że porównywałem się do dużo słabszych od siebie, przestałem się rozwijać. No ostatni przykład, nauczyłem się od ciebie, jak wydać książkę na cały świat na Amazonie. I ja w tamtym roku, jak sobie spojrzałem na moich konkurentów, jeżeli chodzi o rynek relacji, to tak patrzę, kurczę, no z całym szacunkiem, ale dosłownie paru panów na palcach jednej ręki, w tym jedna kobieta, jest w stanie się ze mną równać w tym kraju. No z całym szacunkiem, ktoś może tu uznać, że wysokiego i tak dalej. Jeden z najlepszych, tak? Wydałem książkę w tym roku na Amazonie. Zobaczyłem, jaka jest konkurencja. Okej, jestem bardzo przeciętny w skali światowej.
Ale przez to, że przez długi czas w Polsce byłem jako jeden z najlepszych i teraz tak, też tak jest, zamknąłem się w pewnej szufladce. Więc musiałem znowu podjąć decyzję. Chcę czuć się bezpiecznie z tym, że jestem dobry w kraju jednym. No Polska, sorry, to nie jest duży kraj w skali świata. Czy pcham się w dyskomfort, będzie niemiło, bo muszę jakby obniżyć trochę swój level, ale jednak jestem przeciętny wśród na całym świecie, tak? Jestem przeciętny, czy tam ponad przeciętny, nie? I myślę, że na tych wyborach to wszystko powinno polegać, czyli to nie jest tak, że masz źle i ma być dobrze, bo to jest poziom numer jeden, ale są też jeszcze dalsze poziomy i myślę, że warto o tym pamiętać, że nawet jak jesteś super, zawsze możesz być bardziej super. W dowolnej dziedzinie życia. Dowolnej.